Kiedy wiemy już, jak zarejestrować uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu w aplikacji eVoting, w kolejnym kroku warto zapoznać się z panelem obsługi, ekranem obsługi walnego zgromadzenia, do którego zarejestrowaliśmy swoje uprawnienia. Przejdźmy więc do obsługi naszego walnego zgromadzenia. Na górnym panelu aplikacji mamy dostępny szereg informacji o walnym zgromadzeniu, którego jesteśmy uczestnikami, w tym identyfikator walnego zgromadzenia, nazwa oczywiście spółki, data i godzina walnego i jego typ. W każdym momencie możemy również podejrzeć szczegółowe informacje, które spółka wprowadziła w ramach rejestracji walnego zgromadzenia w krajowym depozycie. Funkcjonalności dostępne w górnym panelu obsługi walnego zgromadzenia to przede wszystkim łącze do transmisji online, jeżeli spółka przewiduje transmisję online z obrad walnego zgromadzenia. Kolejna funkcjonalność to podgląd zgłoszeń, które jako akcjonariusz bądź pełnomocnik akcjonariusza wysłaliśmy do spółki. W ramach funkcjonalności dostępne są trzy sekcje. Jest to sekcja porządek obrad, w ramach której kategoryzowane są zgłoszenia wprowadzenia spraw do porządku obrad. Kolejna sekcja to projekty uchwał, gdzie zapisywane są żądania w zakresie wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad, który spółka ogłosiła, oraz sekcja pytań, które wysłaliśmy do spółki. Każde z takich zgłoszeń opisane jest przez jego kategorię, przez stempel czasu, numer uprawnienia, z którego zostało wystawione, wysłane, oraz oczywiście mamy dostęp do treści takiego żądania czy pytania, które przekazaliśmy spółce. Kolejny przycisk to przycisk typowo funkcyjny, odśwież. I możemy przejść do dolnego panelu obsługi walnego zgromadzenia, zanim oczywiście przejdziemy do porządku obrad i głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał. W dolnym panelu obsługi mamy dostęp do czterech kategorii funkcjonalności. Pierwszą z nich jest funkcjonalność potwierdzania uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, którą prezentowaliśmy wcześniej i jest nam już dobrze znana. Kolejną jest dostęp do informacji o uprawnieniach i pełnomocnictwach, które zarejestrowaliśmy i potwierdziliśmy w ramach uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Na ekranie uprawnień i pełnomocnictw mamy dostęp do kilku zestawów informacji. Po pierwsze, są to informacje o zarejestrowanych uprawnieniach własnych, dla których potwierdziliśmy uprawnienia jako akcjonariusz. Kolejna kategoria to drzewo prezentujące ustanowione przez nas pełnomocnictwa i substytucje pełnomocnictw. W kolejnej sekcji uzyskujemy informacje o pełnomocnictwach, które otrzymaliśmy i potwierdziliśmy w aplikacji eVoting. I w ostatniej mamy dostęp do zarządzania ustanowionymi pełnomocnictwami i substytucjami pełnomocnictw. Na tym ekranie możemy również ustanowić pełnomocnictwo z uprawnień własnych akcjonariusza, bądź ustanowić substytucję pełnomocnictwa, które użytkownik aplikacji zarejestrował do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu w ramach aplikacji eVoting. Ustanówmy zatem pełnomocnictwo z uprawnień własnych. Możemy to zrealizować poprzez uzupełnienie krótkiego formularza, wskazując uprawnienia, z których ustanawiamy pełnomocnictwo, typ pełnomocnika, jego dane, adres e-mail, liczbę akcji, których
dotyczy pełnomocnictwo. Liczba głosów na akcję uzupełniana jest automatycznie, ponieważ są to akcje na okaziciela, nie są uprzywilejowane co do głosu, więc mnożnik liczby głosów na akcję wynosi 1. Aplikacja automatycznie podpowiada dostępną liczbę głosów w ramach takiego pełnomocnictwa. I w ostatnim kroku ustanawiamy prawo substytucji lub jego brak. Po uzupełnieniu takiego formularza możemy ustanowić pełnomocnictwo w aplikacji e-voting. Jak widzimy, takie pełnomocnictwo pojawiło nam się w sekcji zarządzanie ustanowionymi pełnomocnictwami i substytucjami pełnomocnictw. I w tym samym momencie wskazany pełnomocnik otrzymał wiadomość e-mail informującą o ustanowieniu na jego rzecz pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. W sposób analogiczny możemy ustanowić substytucję z otrzymanego i zarejestrowanego wcześniej pełnomocnictwa. Natomiast jeżeli uznamy, że zamierzamy brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście, wykorzystując aplikację e-voting, takie pełnomocnictwo możemy w każdym momencie odwołać. Jak widzimy, pełnomocnictwo zostało usunięte, a pełnomocnik otrzymał wiadomość mailową informującą o odwołaniu ustanowionego na jego rzecz pełnomocnictwa. Powróćmy zatem do ekranu głównego naszego walnego zgromadzenia i kolejnej funkcjonalności w ramach dolnego panelu. Jest nią wycofanie udziału w walnym zgromadzeniu. Funkcjonalność realizuje wycofanie udziału w walnym zgromadzeniu w ramach aplikacji e-voting. Oznacza to, że po potwierdzeniu wycofania udziału w walnym zgromadzeniu nasze uprawnienia, dotychczas oddane głosy i zarejestrowane pełnomocnictwa czy substytucje pełnomocnictw zostaną usunięte z aplikacji i spółka nie będzie miała do nich dostępu. Natomiast należy pamiętać, że w takiej sytuacji również akcjonariusz czy pełnomocnik, który wycofał udział w walnym zgromadzeniu w aplikacji e-voting, nie będzie mógł uczestniczyć w tym walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem tej aplikacji. Kolejna z dostępnych funkcjonalności to kontakt ze spółką, w ramach którego możemy realizować 3 typy zgłoszeń omawiane wcześniej w ramach przeglądu zgłoszeń przekazanych do spółki. Uzupełniając bardzo krótki formularz, treść zgłoszenia, możemy takie zgłoszenie przekazać do spółki. Jest ono dla niej dostępne do wglądu ze wskazaniem informacji kontaktowej do użytkownika aplikacji, który takie zgłoszenie przekazał.